Manko, kolejna dobra robota się szykuje. Tamtą konserwację żeśmy zakończyli 2 godziny temu. Jest luksus, teraz będziemy rozbierać skrzyneczkę. Bo problem polega na tym, że klient kupił drugą do Focusa skrzyneczkę. To wiadomo, wszystko poucinane, w pizdu. No i teraz musimy ją elegancko jakoś rozebrać. Tu już ściągnęliśmy plastik, a film będzie przeznaczony dla tych, którzy chcą sobie zrobić we własnym zakresie taką operację. Oczywiście od czego zaczynamy? Kartonik po pompie wody, ładny, czysty musi być. Narzędzia oczywiście specjalistyczne, izolowane, takie też muszą być. Ja tu dopiłowałem, dorobiłem we własnym zakresie, bo profesjonalnie to mamy takie kluczyki do wyciągania pinów, też fachowe, one kosztują na Allegro tam 20-30 zł, nie ma problemu, no ale akurat pożyczyłem, nie dysponuję, dzwoniłem, nikt nie odbiera telefonu, albo na urlopie, albo ukradli, jak zwał, tak zwał, a teraz pokażę, jak poradzić sobie z wyciągnięciem takiego pinu, może troszkę będzie problem, bo telefon mam w ręku, ale niemniej jednak, jak mamy dobrze zrobioną, skonstruowane narzędzie, zajmiemy się na przykład tym pinem. Jak mamy dobrze wszystko skonstruowane, tak jak ja, podważamy po prostu ten jeden haczyk tutaj jest, o, no i pin praktycznie nam wychodzi samemu, o. I go właśnie w tej chwili wyciągnąłem, bez żadnych tam ceregieli, zajmuje to chwilę, o, wpinamy, wtykamy i on już nam nie wyskoczy. Teraz chodzi o co? Powiem wam, jak ja to robię, bo od tylu kabli to może się w głowie popierdolić całkowicie. Bo na przykład mamy 3 czerwone, teraz jak to sobie pozaznaczać, że na przykład w tamtej skrzynce docelowej, bo tam jest w ogóle wszystko popierniczone, jak się nie pomylić z tymi kablami. Można zrobić sobie oczywiście zdjęcie, można sobie opisać kable, można sobie zrobić wszystko jak się tylko żywnie podoba. Ja oczywiście do takiej roboty, bo zaraz się przesiądę na ławkę i dzisiaj już nic nie będę robił, tylko to. Ja to sobie robię tak. Zdjęcie sobie robię, ale zdjęcie nie jest adekwatne, bo nawet jakbyśmy mieli najlepszy telefon, to i tak się w mózgu popierdoli, i tak się popierdoli, i tak będzie źle, i tak będą problemy. Pisać na kartce, to jakbym miał to pisać na kartce, to by mi zajęło 2 dni i pewnie bym tak na bas grał, że też nic z tego nie będzie. Każdy z tych pinów tutaj, jak mamy dobry wzrok, F26, F taki, F to, F tamto, W, D i tak dalej. Ja to sobie robię właśnie tak, piszę sobie F21 przewód taki i taki, na przykład zielono-niebieski, jedynkę. I teraz, jak mamy 2 przewody, te koło siebie, o, na przykład takie same, kolorystyka i przekrój jest ten sam, no to wiadomo, że nie napiszę F21, 22, 23, taki przykład, że kolor taki, 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 bo jeszcze bardziej nam się w mózgu popierdoli. Wtedy ja do tego sobie dokładam, takie specjalne są, no nie mam ze sobą, zostawiłem. Są specjalne nakładki, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, nakłada się je na przewód, one są takie, się zaciska, wiadomo o co chodzi, jak ktoś nie będzie wiedział, piszcie w komentarzu, podrzucę link, kluczyki, tak jak mówię, też bym podrzucił link, nie ma takiej potrzeby, no i ja tak sobie to właśnie robię i jeszcze tak, oczywiście skrzynka może być taka sama i mamy taką samą i tam mamy taką samą, tu kolory mogą być inne i tam mogą być inne, dlatego bardzo ważnym elementem jest spisać sobie wszystkie te kolory, tak jak powiedziałem i tam robimy to samo, no niestety mozolna robota, trwa to z 5-6 godzin, bo i papieroska trzeba spalić, kawy się napić, herbaty, żarcie trzeba zamówić albo ewentualnie hot doga. Ale taka operacja nie jest trudna, możemy zrobić we własnym zakresie, bo naprawdę za taką robotę na warsztacie to zapłacicie bardzo dużo pieniędzy. To nie podlega żadnej dyskusji. Tu jest jeszcze kostka, to wymaga już specjalistycznej wiedzy, też trzeba mieć jakieś schematy, bo człowiek jest człowiekiem. Jak się pomyli, kurwa, no coś się spali, no nie powiedziałbym, coś nie będzie chodzić, weź później znajdź, przekładaj, do tego się później naprawdę w takiej skrzynce nie dojdzie, trzeba podejść skrupulatnie, nie na wariata, bo ja widziałem na przykład, już miałem taką robotę, gdzie były poucinane tyle przewody i ktoś mówi, dobra, weź tam wytnij w samochodzie, dopasuj kolory i będzie oryginał, ja sobie tak pomyślałem, przytaknąłem, bo mówię, kurwa, co będę dyskutował, jak widzę, że debil, no to no co będę dyskutował, ale mechanik, kurwa, no i tak do tego spokojnie podchodzimy, oczywiście jak ktoś będzie chciał schematy,
Link w opisie napiszę po prostu jak co jeszcze tam po swojemu, ale jak ktoś by chciał schematy do takiej skrzynki, co za co odpowiada bezpieczniki, to piszcie mi tam oczywiście, to coś tam pomożemy, coś tam zrobimy. To by było na tyle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej.